To taką ciekawostką tych okolic jest jeszcze występująca tutaj skała w okolicach właśnie tego jeziora. Skała, w której występują ciekawe minerały, kwarc, ale nie głównie o niego tutaj chodzi. Geolodzy interesują się tutaj jednym minerałem, najważniejszym w tej okolicy, a mianowicie granatem, granatami. No wiadomo, to są takie ozdoby, które montuje się do pierścionków na palec. No, witam wszystkich serdecznie z Gursowich. No, tym razem na mój cel padła zapora Byszczycka na jeziorze Byszczyckim. No, ewenement na tamte czasy, a czasy za czasów, gdy te ziemie były niemieckie. Niemcy postawili tutaj imponującą zaporę, która do tej pory jest rewelacyjna. Niebawem wam to pokażę. Robi się bardzo ciemno. Przed chwilą przeszła ulewa. Mam nadzieję, że nas oszczędzi, gdy do niej dojdziemy. Ona już jest widoczna tutaj z prawej strony. Zaraz wam ją mniej więcej stąd pokażę. A oto ona. No, jestem już na zaporze. Pierwsze kroki zrobione. Weszłem. No, robię też fotografie, jak zawsze. Zerknijcie, jak te chmury po prostu się przenoszą. Inaczej nazywa się to parujące góry. Zaporę mamy tutaj. A tutaj mamy zbiornik. Jakby ktoś nie wiedział, tutaj pod spodem raz na jakiś czas spuszczana jest woda z zbiorniku. Znajduje się stara miejscowość, stara zabudowa, którą można wtedy pooglądać, gdy zbiornik prawie że jest pusty. No, budowa zapory tej Byszczyckiej, na której jestem, rozpoczęła się w roku 1911, a skończyła się w roku 1914. No, mniej więcej jestem na środku zapory. Sami zerknijcie na jej klimat, otoczenie i tym podobnie. Turystów też trochę nie brakuje. No, taką ciekawostką tych okolic jest jeszcze występująca tutaj skała w okolicach właśnie tego jeziora. Skała, w której występują ciekawe minerały, kwarc, ale nie głównie o niego tutaj chodzi. Geolodzy interesują się tutaj jednym minerałem, najważniejszym w tej okolicy, a mianowicie granatem, granatami. No wiadomo, to są takie ozdoby, które montuje się do pierścionków na palec. A jeżeli już mowa o skałach, w których właśnie ten minerał występuje, minerały, no zerknijcie. Taka czarna, magmowa skała. Oto ona. No, pewnie nie widać tego za dobrze, ale spust wody na zaporze znajduje się w tym miejscu. Na tej zaporze nakręcono sporo historycznych filmów. Między innymi. No, mamy tutaj kwarcy. Zobaczcie, jaki kwarc. O nim wcześniej też wspomniałem, jak i o granatach, które tu występują w tych skałach.
No i już po zwiedzaniu zapory, no, ja już kończę mój materiał na dziś. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. No, zapraszam do moich materiałów, które już nakręciłem na kanale. No i do tych, które niebawem powstaną. Do usłyszenia znad zapory.